Kilka dni przed kanonizacją Jana Pawła II na basenie miejskim w Świętochłowicach rozpoczęła się sztafeta pływacka dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia. Ideałem jest dopłynięcie do Watykanu. Niektórzy lecą samolotami, niektórzy biegną, niektórzy na rowerach jedą, samochodami, autobusami, a my postanowiliśmy ten symboliczny odcinek popłynąć. Popłyniemy do soboty, mam nadzieję, że dopłyniemy do Watykanu, a w niedzielę będziemy uczestniczyć w telewizji mszy kanonizacyjnej. Zmagania objęli swym patronatem prezydent Świętochłowic Dawid Kostępski oraz arcybiskup Wiktor Skworc, błogosławiący pływakom poprzez swojego przedstawiciela. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że nie tylko tężyzna mięśnie, ale również sport uczy nas miłości do życia. Uczy nas szacunku dla drugiego człowieka, ale również uczy oddania. Pierwsze długości basenu pokonali reprezentanci środowisk zaangażowanych w organizację pływackich zmagań. Nie zabrakło wśród nich i lidera świętochłowickiego PiSu. Mimo że sztafet było wiele, mimo że wcześniejsze dotyczyły również szczytnych celów, to ta jest niepowtarzalna, wyjątkowa i może, nie, na pewno jedna taka w całym moim życiu i w życiu mojego syna Piotrusia. Myślę, że każdy z nas, kto czeka na ten wielki dzień, który wydarzy się w niedzielę, ten wielki dzień, który będzie udziałem całego naszego narodu, kanonizacja wielkiego Polaka, Jana Pawła II, nie mogąc być tam, uczcić to święto, nie mogąc stanąć na placu świętego Piotra, możemy stanąć tu w wodzie. I jak ryba, która była znakiem przewodnim chrześcijan, możemy popłynąć ze Świętochłowic do Watykanu. Ta droga jest swoistego rodzaju pielgrzymką. Ta droga jest czymś, co zostanie w naszych sercach. Ta droga jest poświęceniem i drogą właśnie ku temu, że nie samym chlebem żyje człowiek. Czyli wydarzenie sportowe, wydarzenie duchowe, które pozostanie w naszych sercach i sercach naszych rodzin. Niemniej zmotywowani byli młodzi i nieco starsi uczestnicy sztafety, dokładając kolejne metry w drodze do Watykanu lub zapewniając wsparcie organizacyjne. Płyniemy wiadomo po co i w jakim celu. Do mnie bardzo szczytny cel. Nawet jakbych nie umiał pływać, to chciałbym być przy tym przedsięwzięciu i dlatego jest i wyda pomogą do samego końca. Dzisiaj nocka, jutro nocka, w piątek nocka. Myślę, że większym przecinkiem to zakończymy niż na te 1040 km.